Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać jeszcze jeden prosty wzór na druty. Tym wzorem możemy robić różnego rodzaju robótki. Wzór jest prosty, podzielny przez dwa i to chciałabym Wam dzisiaj pokazać. W tym wzorze musimy zawsze nabrać parzyście oczka. Nie mogą być nieparzyste. I teraz nabieram, tak jak ja to robię zawsze. Przez dwa palce, tutaj sobie trzymam, dwa druty zawsze, z góry, pod kciuka, za nitkę i jakby tą samą drogą wracam i za pierwszym razem mam zawsze dwa oczka. Raz, dwa, tutaj spuszczam z tego palca, mam już trzy, raz, dwa, trzy. I tak robię na przykład 16 oczek. Jeszcze mam troszeczkę, 17, 18 oczek zrobiłam na ten kawałek, żeby Wam tylko i wyłącznie pokazać, jak ten wzór idzie. I jak zaczynamy wzór, to powinniśmy sobie podrobić chociaż z dwa razy tam i z powrotem tylko i wyłącznie prawe oczka. Pierwsze zawsze spuszczamy w każdej robótce. Z jednej, z drugiej strony spuszczamy pierwsze oczko i nie przerabiamy. I robimy prawe oczka. Nitka z tej strony druta. Bijamy się za nitkę, spuszczamy. Bijamy się za nitkę, spuszczamy. Ale tu już macie na moim kanale te prawe oczka. I ostatnie prawe. Przekładam na drugą stronę. Pierwsze oczko ściągam. I po drugiej stronie przekładam nitkę jakby z przodu druta i wbijam się w drut za nitkę i to są tak zwane lewe oczka. A więc już się nauczyliście jakby dwa wzory. Jeden prawe, drugi lewe oczka. A więc tak robimy dwa razy, zanim zaczniemy robić ten nasz wzór. I teraz mamy jakby podstawę tego wzoru. Przerobiliśmy dwa razy tam i z powrotem, czy przerobiłam tam i z powrotem dwa razy. Musimy teraz sprawdzić, czy mamy parzyście i czy się zgadza wszystko. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 18 oczek jest parzyście. A więc tak, pierwsze oczko teraz ściągam jak zawsze, przekładam nitkę i dopiero ściągam. To jest ważne, że ten brzeg tutaj był ładny. I teraz mamy te dwa oczka, o których mówiłam. I te oczka będziemy przerabiać tak, że nie wbijamy się za nitkę tutaj jako pierwsze oczko, tylko wbijamy się najpierw to drugie oczko. Nabieramy to drugie oczko, przerabiamy, nie ściągamy, przerabiamy wtedy jeszcze to pierwsze oczko. Wbijamy się to pierwsze oczko za nitkę i teraz dopiero po tym skrzyżowaniu jakby spuszczamy. I to jest ta cała filozofia, można powiedzieć, w tym wzorze po prawej stronie. Po lewej stronie jest tak samo, można powiedzieć, czy podobnie, tylko musimy na te brzegowe oczka jeszcze uważać. I to wszystko. A więc pokazuję jeszcze raz. Dwa oczka, ten wzór ma dwa oczka, jakby składa się z dwóch oczek. Wchodzimy tutaj, jakby z tej strony, za nitkę i przeciągamy, nie spuszczamy. I to pierwsze oczko teraz, dopiero ściągamy. I tu już nam się te oczka krzyżują. Będzie fajny wzór. I jak robimy po lewej stronie? Ponieważ to wszystko będzie się tak samo powtarzać, po prawej i po lewej. Na co musimy tutaj zwrócić uwagę po lewej stronie? Pierwsze oczko oczywiście ściągamy, nie przerabiamy. I za tym pierwszym, po lewej stronie, to pierwsze oczko jakby zawsze robimy lewe na początku i na końcu. Lewe i końcowe. A resztę przerabiamy tak po tej prawej stronie. Czyli bierzemy te dwa oczka. To są nasze te dwa oczka. Przeciągamy i tutaj również
z tych oczek robimy to tylne oczko najpierw. Nie ściągamy. I później to pierwsze oczko i dopiero ściągamy. I to wszystko. I dalej przekładamy nitkę. Robimy to drugie oczko jako pierwsze. Tu sobie możemy tak pomóc kciukiem, bo te nitki się tutaj, się te oczka sklejają. I pierwsze. I ściągamy. I znowu tylne jako pierwsze. Musimy zawsze mieć nitkę naprężoną, a więc tylne jako pierwsze. Tutaj możemy sobie rozdzielić i drugie. I ściągamy. I tak robimy już do końca. I proszę zobaczyć, tutaj mam dwa oczka. Zostały mi dwa oczka. A więc tutaj robię tą drugą część tego właśnie tutaj podwójnego wzoru. A więc robię drugie oczko, tu mam jedno, tu mam drugie, a tutaj jest ta, tutaj są te wszystkie pary. Czyli ten wzór składa się z takich par dwuoczkowych, można powiedzieć. I tutaj ta para dzieli się, że tu jest jedno lewe, tu jest jedno lewe i oczywiście ostatnie oczko prawe. I to jest wszystko, można powiedzieć, na temat tego wzoru. I proszę zobaczyć, tutaj już ten wzór nam wyszedł, taki ażurowy. Czyli my możemy robić tak, że dwa razy podrabiamy ten wzór i dwa razy to. Prawo, lewo, prawo, lewo. I tutaj dwa razy. I będziemy mieli też ciekawą robótkę. Chciałam Wam pokazać, że można spokojnie te wzory mieszać. Będzie jeszcze ciekawiej. I proszę zobaczyć, tutaj nam wychodzi ten brzeg. Ładny, równy. Tutaj również. Myślę, że to widać. Przez przekładanie to tej nitki. Widzicie? I tutaj na nowo mam już ten wzór. I znowu zaczynam od przodu tak samo. Mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłam, że fajny wzór, że Wam się to spodoba. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mój kanał. Mam dużo innych fajnych rzeczy, sposobów moich ręcznych robótek. Nawet jak sobie włosy można samemu ściąć krótkie, albo jak sobie pofarbować włosy, jak garnki umyć. Naprawdę myślę, że jest dużo przydatnych filmików. Do tego również jak krawat zawiązać dla panów niedługo święta, Sylwestra albo do pracy. Pokazuję również, jak zawiązać krawat. Nauczyłam się od męża. On wszystkim wiązał te krawaty, a więc ja się nauczyłam po to, żeby Wam pokazać również, jak wiązać, ponieważ umiem również zawiązać. Tak już wygląda ten wzorek. Myślę, że Wam się spodoba i jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Dziękuję pięknie i do widzenia.